Działalność nierejestrowana w Polsce. Wszystko, co musisz wiedzieć dotyczących limitów, tego jak się rozliczać, jak przygotować faktury krok po kroku, zaraz Ci o tym opowiem, ale nim do tego przejdziemy, pozwól, że słowo wprowadzenia. Działalność nierejestrowana często jest nazywana działalnością na próbę, ponieważ można bez zbędnych formalności otworzyć swoją firmę właśnie na próbę, czyli wystawiać faktury, rozliczać się z klientami i to wszystko bez obowiązku rejestracji danej działalności. Nim przejdziemy do limitów jednak, pozwól, że kilka zdań, co ja tutaj robię. No więc, jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Michał Barczak i nieprzerwanie od 2013 roku uczę ludzi, jak znaleźć pracę zdalną. Aktualnie przebywam razem z moim zespołem, większą częścią mojego zespołu, w Tajlandii. Wyjechaliśmy tutaj na 2 miesiące, pracujemy zdalnie, a przy okazji korzystamy z tego, że możemy ominąć zimę w ten sposób i cieszymy się tropikami. Już za kilka dni wracamy do Polski, no i podjąłem taką spontaniczną decyzję, że spróbuję przez jakiś czas, może nawet prawie daily vlogować. Ale mam taki cel, żeby to nie było lifestyle'owe, a raczej merytoryczne i ciekawe związane z tym, jak właśnie pracować zdalnie. No ale wracając do działalności nierejestrowanej. Okej, to jeszcze raz, o co chodzi w tej działalności nierejestrowanej? Otóż w Polsce istnieje taka możliwość, aby prowadzić działalność nierejestrowaną, czyli niejako firmę na próbę. Bez żadnej rejestracji, bez opłacania składek ZUS, bez rejestracji w jakimkolwiek urzędzie możesz zacząć wystawiać rachunki swoim klientom i zacząć dla nich świadczyć usługi. Jest to bardzo wygodna formuła, ponieważ pozwala właśnie wytestować na przykład nasz pomysł na biznes. Jak to działa w praktyce? W opisie do tego odcinka znajdziesz link do miejsca, z którego możesz sobie pobrać taki formularz czy też wzór rachunku uproszczonego, który pozwoli Ci na działalności nierejestrowanej, który pozwoli Ci na działalności nierejestrowanej właśnie takie faktury wystawić. Jak to działa w praktyce? No więc Twój klient, który chce kupić od Ciebie jakąś taką usługę, prosi Cię o wystawienie faktury. No dla niego jest to najprostsza forma zatrudnienia nowej osoby, ponieważ nie wymaga zbędnych formalności. W związku z czym, jeśli nie masz innych źródeł dochodu, to możesz wystawić po prostu działalność, po prostu na działalność nierejestrowanej możesz wystawić taką fakturę i klient będzie mógł ją łatwo rozliczyć. Natomiast jednak mamy tam jasne i prosto określone limity. Limit, który możesz generować w ramach działalności nierejestrowanej, związany jest z najniższą krajową. W związku z czym im bardziej najniższa krajowa rośnie, tym bardziej kwota, którą możesz zarobić na działalności nierejestrowanej, rośnie. No i teraz, żeby być precyzyjnym, ta kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie w 2024 roku 2 razy. Pierwszy raz w styczniu do kwoty 4242 zł, a my mamy taką możliwość, aby na działalności nierejestrowanej wygenerować przychód na poziomie 75% tej kwoty. Natomiast w drugiej połowie roku, od 1 lipca 2024, pensja minimalna rośnie do kwoty 4300. I również mamy ten sam limit, czyli 75% tej kwoty możemy zrobić w ramach działalności nierejestrowanej. Ile to jest dokładnie? Oznacza to, że przez pierwsze półrocze miesięczny nasz przychód z działalności nierejestrowanej nie może być większy niż 3181,25 zł. Natomiast w drugim półroczu 3225 zł. Więc co te limity oznaczają w praktyce? No, tutaj wymagana jest troszeczkę większa wiedza na temat takich podstawowych pojęć jak przychód i dochód. Te dwa pojęcia to nie jest to samo. Mam nadzieję, że już to wiesz. Więc jeśli chodzi o przychód, to jest po prostu to, co trafia na nasze konto. Nie uwzględnia to żadnych kosztów, kosztów pracy, nic. Po prostu jest kwota, która ląduje na Twoje konto. Więc jeśli nie przekraczasz w miesiącu tej kwoty, o której przed chwilą mówiłem, powyżej tam 3000 z kawałkiem, to właściwie nic się nie dzieje. Nie masz obowiązku płacenia żadnego podatku, nie musisz rejestrować działalności gospodarczej, nic się nie dzieje. Pamiętaj jednak, że jeżeli dobrze rozumiem ustawodawcę, to ten przychód uwzględnia zarówno Twój przychód z pracy etatowej, jak i z działalności nierejestrowanej. Innymi słowy, jeśli pracujesz na etacie, zarabiasz trójkę, a oprócz tego na działalności nierejestrowanej chciałbyś zarabiać trójkę, no to na koniec roku zapłacisz od działalności nierejestrowanej podatek dochodowy. Suma Twojego przychodu miesięcznego nie powinna przekraczać tego limitu, czyli 75% najniższej krajowej. Dobrze, mamy już to więc wyjaśnione. Natomiast ustawodawca trochę to bardziej skomplikował, ponieważ na koniec roku w PIT-cie rocznym jest specjalna rubryka, która nazywa się działalność nierejestrowana. Możesz tam wpisać swój przychód, czyli sumę kwoty, która wpadła na Twoje konto, dodać tam również koszty, które wynikały z prowadzenia tej działalności nierejestrowanej, a z tego wyjdzie Ci oczywiście dochód, czyli to, ile realnie zarobiłeś. I podatek, który zapłacisz w PIT-cie 19 na koniec roku, w PIT-cie 36, przepraszam, na koniec roku, jest uzależniony od tego dochodu. Dziwne, skomplikowane, dlaczego tak jest, nie mam pojęcia. Czyli jeszcze raz, w skrócie, powyżej 3000 zł możesz zarabiać na działalności nierejestrowanej, natomiast na koniec roku, jeżeli uwzględnisz w tym również koszty, okaże się, że możesz podatku zapłacić prawie żadnego, jeżeli nie masz innych źródeł dochodu. A jeżeli na przykład Twoja działalność nierejestrowana masz wysokie koszty, no to nawet jeżeli ten limit przekroczysz, to teoretycznie na koniec roku nie zapłacisz podatku, przy czym pamiętaj, że ustawodawca zastrzega, że jeżeli Twój łączny przychód z działalności nierejestrowanej przekracza tę kwotę, to masz obowiązek założyć działalność rejestrowaną, czyli normalnie zarejestrować wniosek w tej DG. No ale skoro miało być vlogowo, no to muszę teraz kilka zdań opowiedzieć o Tajlandii. Osobiście jestem w Tajlandii niezwykle zakochany. To wyjątkowo piękny kraj,
ciepły, przyjemny. Tutaj również ludzie są po prostu bardzo, bardzo, bardzo mili. Jestem tu drugi raz, poprzednim razem byliśmy tu na około 2 miesiące, teraz też jesteśmy na 2 miesiące. Mam w planach to wrócić na dłużej. Dlaczego? No widoki mówią same za siebie. Jest pięknie, przyjemnie, ciepło, bardzo tanio. Zasadniczo za jedzenie na mieście płacimy jakieś 4 zł za śniadanie i może 5 zł za obiad. I to mówię o jedzeniu takim restauracyjnym, no może street foodowym, tak bym to nazwał. Same koszty życia też są nie bardzo niewielkie, bo za jednoosobowy, za jednorodzinny dom z kuchnią, sypialnią, jakimś pokojem dla gości i biurem płaci się w miejscowościach poza wyspami mniej więcej 1200 zł miesięcznie. Więc koszty utrzymania są po prostu bardzo, bardzo niskie. Najtrudniej jest tutaj po prostu dolecieć. Jeżeli interesuje Cię też ten temat, jak tutaj dolecieliśmy, jak szukaliśmy sobie mieszkań, jak zorganizowaliśmy swoje wycieczki i całą resztę, to oczywiście zostaw komentarz, to postaram się więcej w kolejnych materiałach na temat opowiedzieć. Tymczasem ostatni dzień urlopu spędzam na wyspie Koh Yai, która jest bardzo fajną, mało turystyczną wyspą, ale jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemną wyspą. Dobra, no to widzimy się jutro.